Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Dzisiaj kolejny odcinek poradnikowo-techniczny, mianowicie o rozładowanym akumulatorze. Co robić? Najlepsze sposoby na rozładowany akumulator, czyli przychodzimy do samochodu, nie możemy odpalić. Jakie są najlepsze sposoby czy sposoby zabezpieczenia się przed tym? No tutaj wszystko zależy od tego, jaki mamy też dostęp oczywiście do energii elektrycznej, bo osoby, które mają garaż czy mają gdzieś możliwość podłączenia powiedzmy instalacji elektrycznej gdzieś do samochodu, no to tutaj jest inna sprawa. Można podłączyć prostownik i zapobiegawczo raz w miesiącu czy tam co 2 tygodnie, jeżeli auto stoi dłuższy czas, to co 2 tygodnie czy raz w miesiącu podładować, czy przed sezonem zimowym podładować akumulator do pełna. Jeżeli jeździmy mało lub rzadko, czy na krótkich jakichś dystansach, jeżeli nie mamy dostępu do energii elektrycznej, no to niestety musimy się wcześniej zabezpieczyć, czyli albo akumulator powiedzmy wymienić przed sezonem zimowym, jeżeli on już nam nie odpala, albo go podładować w domu, zabrać go ze sobą. Ja polecam też inne rozwiązanie: kup zakup powerbanka, czy tak zwanego jump startera. Czyli małego takiego pakietu urządzenia, takiego małego przenośnego, który nam służy, może posłużyć też jako latarka. Z kompresorem są urządzenia też do pompowania kół. Także tutaj możemy mieć takie coś przechowywać w domu, w cieple, powiedzmy naładowanej, w razie, jeżeli nam samochód nie będzie chciał odpalić, użyć takiego jump startera, boostera i bez problemu możemy go zabrać też ze sobą, jeżeli gdzieś w trasie nam samochód nie odpali, no to. Jest to urządzenie dosyć małych rozmiarów, nie za ciężkie, także na pewno bardziej poręczne niż branie na przykład prostownika ze sobą, czy dodatkowego akumulatora jakiegoś powiedzmy ze sobą. Kolejną taką metodą, jeżeli nam się rozładuje akumulator, jest oczywiście zadzwonienie do korporacji taksówkowych. Oni oferują także odpalanie samochodu. Oczywiście za opłatą. Ta opłata jest w zależności od miejscowości od 20 do 50 zł. To wszystko zależy. Średnio tam w okolicach 30 zł mniej więcej jest odpalenie samochodu za pomocą kabli. Warto wozić też takie kable ze sobą. Jeżeli jedziemy gdzieś na dwa samochody, to wtedy możemy odpalić od jakiegoś sąsiada czy od znajomego powiedzmy. Czy jeżeli samochód stoi gdzieś. Oczywiście to wszystko też musi być dostęp do akumulatora, bo jeżeli staniemy samochodem tak, że nie będziemy w stanie podłączyć kabli, gdzieś nam nie będziemy w stanie dojechać innym samochodem, no to też jest problem. Takim najbardziej powiedzmy, jeżeli nam akumulator już szwankuje w okresie wiosennym, letnim, jesiennym, no to warto się przyjrzeć ładowaniu tego akumulatora także przez samochód, jakie jest napięcie. Ja wygrywałem film o ładowaniu, bodajże jak sprawdzić, ale być może też nagram o sprawdzaniu alternatora. Jak sprawdzić alternator przed sezonem zimowym. No i jeżeli to ładowanie szwankuje, to wiadomo, że każdy akumulator nam prędzej czy później wysiądzie. Także tutaj na pewno całemu układowi elektrycznemu powinniśmy się przyjrzeć, czy nie ma gdzieś upływności, jeżeli nam akumulator samochód nam nie odpala, na przykład po kilku dniach czy po tygodniu, no to warto się przyjrzeć, jaki jest pobór prądu na postoju. Jeżeli on przekracza tam 20-30 mA, w zależności czy jest zamontowany autoalarm, jeżeli nie ma autoalarmu, to ten pobór jest naprawdę mały. Nie powinien on rozładowywać nawet przez kilka tygodni nam akumulatora. Jeżeli mamy autoalarm, no to ten pobór jest znacznie większy i nawet po 2 tygodniach już możemy mieć problem. A jeżeli mamy słaby akumulator, to nawet po kilku dniach. Także jeżeli mamy rozładowany akumulator, no to i chcemy gdzieś jechać, to tak jak wcześniej mówiłem, najłatwiejszym takim sposobem będzie odpalenie, czy to za pomocą asystans także samochodu, jeżeli mamy wykupiony asystans i możemy zadzwonić do firmy i obejmuje nam to także odpalenie, to także
Możemy skorzystać z takich usług oprócz taksówkarza czy straży miejskiej, także w niektórych miastach taką usługę oferuje za darmo także straż miejska odpalania samochodu, ale jest to w znikomej tam ilości. Jeżeli chcąc być niezależnym, myślę, że najlepszym sposobem będą te jumpstartery czy boostery do odpalania. Zawsze taki możemy jumpstarter mały, powerbank. Przyda nam się to także jako powerbank do naładowania telefonu, smartfona czy zasilania jakichś urządzeń, także na 12 V czy na 5 V przez USB. Zazwyczaj te jumpstartery mają także latarkę, jakieś dodatkowe urządzenia typu kompresor, także możemy to dosyć dobrze wykorzystać. Ja myślę, że w najbliższym czasie sam się zaopatrzę w taki jumpstarter, bo to się zawsze może przydać awaryjnie. No i przede wszystkim są to urządzenia przenośne, bo jeżeli ja kiedyś mnie odpalałem też auto, jeżeli ktoś na przykład wymieniał akumulator, to mógł mieć akumulator jakiś stary, zapasowy gdzieś w garażu. Można też tak odpalić samochód, jeżeli naładujemy go wcześniej w domu, czy będziemy przechowywać w cieple gdzieś naładowany awaryjnie, to także nam taki dodatkowy akumulator wspomoże rozruch. No i tutaj trzeba sobie zdać też sprawę, jeżeli nam samochód, oczywiście tutaj jest odcinek o rozładowanym akumulatorze, ale jeżeli nam samochód też ciężko odpala, to warto się też przyjrzeć. Jeżeli silnik nie ma odpowiedniej prędkości obrotowej, to też będzie ten rozruch znacznie utrudniony. Także samemu rozrusznikowi, jeżeli auto jest dosyć wiekowe, ma większy przebieg, no i instalacji ładującej, zasilającej z alternatora do akumulatora, te styki warto przetrzeć. Zakonserwować je wazeliną techniczną, czy jakimś tłuszczem innym, powiedzmy, technicznym, czy smarem miedziowym. No i przyjrzeć się układowi także ładowania, czy ten akumulator jest też prawidłowo ładowany i ten pobór prądu, to co mówiłem wcześniej, też nie jest za duży. Także przy rozładowanym akumulatorze, no ileś lat temu ja takich problemów miałem więcej, oczywiście, bo to były też samochody innej generacji, jak samochód stał gdzieś na dworze, i samochody miałem takie, które też stały na dworze, także to było też samochody na gaźniku, to też akumulator nie musiał być bardziej sprawny, bo to wszystko więcej silnik taki musiał zakręcić, także tutaj postęp techniki spowodował, że też to ten odpalanie znacznie łatwiejsze w silniku benzynowym, wystarczy praktycznie 1, 2, 3 obroty wału i korbowego i nam ten silnik zaskoczy nawet na słabszym akumulatorze. No w przypadku diesla niestety ten akumulator już musi być sprawny, jeżeli on jest już rozładowany, no to nic tutaj nie zrobimy. Także to by było na tyle odnośnie takich sposobów na rozładowany akumulator, jak odpalić samochód awaryjnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego odcinka, pozdrawiam.